Ciotka Bułeckula to była najbardziej znana postać na Podhalu. I tak naprawdę każdy, kto miał z nią styczność, wydaje mi się, że wspomina to doświadczenie z wielkim, wielkim uśmiechem, z wielkim sentymentem. Dlatego, że to była nietuzinkowa postać. Ona potrafiła jednoczyć wiele, wiele osób. Jednoczyć w taki sposób, że ludzie zaczynali się godzić. Była też osobą, dla której nie było rzeczy niemożliwych. Ciocia Bułeckula była taką postacią, która tak naprawdę ogarniała wszystko. Wszystko była w stanie załatwić i wiele osób zawdzięcza jej bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja te spotkania wszystkie nasze wspominam z taką wielką radością. Dla mnie to był kolorowy ptak i cieszę się, że było mi dane ją poznać i że moje dzieci ją poznały. Zawsze mam takie miłe wspomnienia, kiedy moja córka przychodziła do jej kolorowego domku i ubierała całą tą biżuterię dzieci Bułeckuli, zakładała kolczyki, korale, przebierała kolorowe chusty. Jej się to bardzo, bardzo podobało i zawsze z taką otwartością i serdecznością ciocia Bułeckula cieszyła się, że mimo to, że ja jestem warszawianką, tak bardzo pokochałam kulturę Podhala i stroje góralskie. I też od niej dostałam chustę góralską na urodziny, więc te wszystkie nasze spotkania były takie bardzo kolorowe i bardzo przyjemne i będzie jej nam na pewno bardzo brakować.